Panie rektorze, już 26 stycznia odbędzie się pierwszy wykład z cyklu Płockie spotkania z nauką. Skąd pomysł na takie właśnie spotkania? Płockie spotkania z nauką jest to pomysł Mazowieckiej Uczelni Publicznej na zainteresowanie z jednej strony mieszkańców Płocka i powiatu nauką, ale również myślę, że w dużym stopniu na pewne przedstawienie najczęstszych, często występujących problemów i może niektórym pomożeniu w tych problemach. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jak Pani powiedziała, pod koniec stycznia, to znaczy 26, będzie pierwsze spotkanie i potem w każdą ostatnią środę miesiąca, z jednym wyjątkiem, będziemy dla Państwa mieli do zaproponowania 5 różnych tematów, myślę, że bardzo ciekawych, przedstawionych w taki przystępny sposób, także każdy z Państwa, myślę, że znajdzie dla siebie coś ciekawego. Na tym pierwszym wykładzie będziemy starali się wytłumaczyć Państwu, jak radzić sobie ze stresem, który, myślę, no, dotyka nas wszystkich, zarówno w pracy, jak i w domu, a w czasach pandemii myślę, że jest on wszechobecny, więc mam nadzieję, że w ten sposób też będziemy mogli Państwu nie tylko z takiego naukowego punktu widzenia, ale również takiego ludzkiego pomóc. Także zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na aulę na ulicę Gałczyńskiego 28 w środę 26 stycznia na godzinę 16. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć do nas osobiście, zapraszam do śledzenia tego wykładu na naszych stronach internetowych mazowiecka.edu.pl. Będzie można również sobie później ten wykład odtworzyć, także myślę, że będzie to bardzo fajne i ciekawe dla Państwa spotkanie z nauką przedstawioną przez wykładowców Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Czyli to będą spotkania, z których będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec zainteresowany tematem? Każdy zainteresowany tematem bezpłatnie może osobiście uczestniczyć na wykładzie w auli bądź przed ekranem monitora z tego wykładu skorzystać. A czy trzeba jakieś specjalne warunki spełnić, żeby wziąć udział w tych zajęciach? Nie. Trzeba przyjść albo się zarejestrować, zalogować po prostu do komputera. Zaczynamy spotkania od tego, jak radzić sobie ze stresem, a kolejne zajęcia, równie ciekawe i interesujące, takie rozwiązujące może problemy dnia codziennego? Będą też zajęcia mówiące o tym, jak się nie dać oszukać w biznesie, jak dobrze wykorzystać możliwości naszego pięknego, ojczystego języka. Natomiast o szczegóły, jeśli chodzi o tematykę, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. Tam już wkrótce będzie zamieszczony cały harmonogram tych spotkań, które będą się odbywały, tak jak powiedziałem, przez najbliższe 5 miesięcy. Tam Państwo znajdą konkretne informacje o tym, czym będziemy chcieli w najbliższym czasie Państwa zainteresować. Nazwa cyklu brzmi tak bardzo poważnie, bo jest w tytule nauka, ale rozumiem, że to będzie w bardzo przystępny i przyjazny sposób przedstawiony problem. Takie jest nasze nastawienie i tak chcielibyśmy tą naukę właśnie w taki, bym powiedział, bardziej popularno-naukowy sposób Państwu przedstawić i nią Państwa zainteresować. Zatem zapraszamy. 26 stycznia, pierwsze spotkanie, godzina 16, aula w budynku przy Gałczyńskiego. Bądź online.